No lekko to dzisiaj nie będzie. Witam miłośników przyrody i górskich wędróbek na naszym kolejnym spotkaniu w Parku Krajobrazowym. Akurat dziś w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Od razu zaznaczę, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie nieco ekstremalne. Będzie sporo chaszczowania, trudnych podejść, błądzenia między różnymi zaroślami, powalonymi drzewami i krzewami. I wcale nie będziemy zdobywać jakichś wybitnych szczytów typu Pilsko czy Romanka. Będziemy zdecydowanie niżej, na wysokości 612 metrów nad poziomem morza, czyli na Grójcu. Miejsce wydaje się nisko położone, ale jest niezwykle interesujące. Sama tematyka naszego spotkania również. Będziemy szukać czegoś, co tu było, czego nie ma, ale co istnieje. Pogodę do tego mamy idealną. Jest mglisto, jest sporo na minusie, jest wietrznie, więc w sam raz taki tajemniczy, makabryczny troszkę klimat, aby zagłębić się w ten zagadkowy temat. O masakra. Był sobie niegdyś na szczycie Grójca zamek. Zanim jednak zanurzymy się w teren, aby spróbować cokolwiek odnaleźć, warto wspomnieć kilka słów na temat historii tego miejsca. Otóż w latach 30. i 80. XX wieku prowadzone były tutaj badania archeologiczne. Dzięki nim oraz dzięki źródłom pisanym, specjalistom, naukowcom udało się ustalić kilka faktów. Otóż pierwotnie, w okresie wczesno-średniowiecznym, istniała tutaj na szczycie warownia. Nie da się jednak ustalić dokładnej daty, ponieważ budowano tutaj przekaźnik telewizyjny po II wojnie światowej, no i niestety sporą część terenu zniszczono, przekształcono. W XV wieku tutejszy zamek był we władaniu Skrzyńskich. To były takie prawdziwe łobuzy, lennicy księstwa oświęcimskiego, rycerze rabusie, którzy zajmowali się łupieniem kupców czy też lokalnej społeczności. W latach 70. XV wieku zamek przeszedł we władanie Komorowskich. Oni byli sprzymierzeni z Królestwem Węgierskim, które z kolei było sprzymierzone z Krzyżakami przeciwko Polsce. Król Kazimierz Jagiellończyk nakazał jednak zdobycie wszystkich zamków, jakie mieli Komorowscy, w tym dwóch w zamku. Jeden znajdował się w centrum Żywca, tam gdzie obecnie jest stary zamek, a drugi właśnie tutaj na szczycie Grójca. Tak więc jest tu troszkę historii w tym miejscu zamkniętej. Jest tutaj sporo pozostałości, zarówno archeologicznych, jak i też różnych źródeł historycznych pisanych. Teraz obecnie ten teren jest mocno zarośnięty, ale sam pamiętam jeszcze w tych latach 80. jako chłopacy z podstawówki chodziliśmy tu, gdy archeolodzy prowadzili swoje badania i z ciekawością przyglądaliśmy się, co oni tutaj znajdą. A teren był tutaj wtedy troszkę bardziej otwarty. Jeżeli spojrzymy na Grójec z góry, z lotu ptaka, na przykład na mapie turystycznej, na mapie topograficznej, czy też na zdjęciu satelitarnym w Google, czy choćby w innej aplikacji, nic specjalnego nie rzuca nam się w oczy. No może na tej mapie turystycznej czy topograficznej zobaczymy bardziej gęsty układ poziomic, bo faktycznie zbocza Grójca są bardzo strome. Ale jeżeli sobie zobaczymy obraz cieniowany, zupełnie coś innego zacznie nam się przedstawiać. Patrząc na taki cieniowany rzut terenu, rzuca nam się też w oczy od razu ukształtowanie, jakie się tutaj wyłania. No widać przede wszystkim pewne obwarowanie dookoła, coś w rodzaju wału, takie nierówności, tworzące pewien długi, wąski, owalny ciąg. Widać też po środku jakby bardziej grzbietową część i widać także zieloną plamkę, no to jest akurat przekaźnik, który jest tutaj wybudowany na szczycie, a na prawo od niego jest troszkę więcej miejsca i to jest pewnie kopiec, bo ta wcześniejsza część to będzie z pewnością część grodziska. Cóż, spróbujmy najpierw znaleźć te wały, przynajmniej ten fragment, który wygląda, że to jest to miejsce. O, jakie ładne drzewo omszone. No lekko to tu nie ma, ale tak wygląda, jakby to właśnie był ten teren, który na rzucie
cieniowanym wygląda jako wał dookoła całego tego terenu. Bo potem już mamy bardzo stromo w dół. No, takie wały to usypywano z tego, co było na miejscu, z materiału takiego jak glina czy kamienie, czyli z wszystkiego, co było pod ręką, było dostępne. I jak się tutaj przyjrzeć, choć jest to słabo widoczne, to rzeczywiście widać pewne nierówności, takie właśnie w postaci wału z kamienia, z gliny, już teraz mocno zarośnięte. Coś więc tu jest. No, podejście na kopiec, jak widać, jest strome, kamieniste, więc wyraźnie sugerujące, iż było tutaj dość strome podejście, a miejsce miało takie charakterystyczne, warowne cechy. A więc jesteśmy na kopcu, tuż za moimi plecami widać drewniany krzyż, widać słup triangulacyjny i tą bardzo wysoką wieżę przekaźnika telewizyjnego. To jest właśnie to miejsce widoczne na tym rzucie z góry, tym cieniowanym po prawej stronie jako kopiec. O, a tutaj wokół kopca już wyraźniej widać te nierówności przypominające wał. Swoją drogą ciekawe, jak zaopatrywano się tutaj w wodę. Nigdzie w otoczeniu nie znalazłem żadnego źródełka, więc bardzo możliwe, iż tą wodę transportowano z dołu, aż nad rzeki Soły. Jest tu co prawda poniżej torfowisko, ale ono raczej niespecjalnie nadaje się do tego, aby było takim miejscem do poboru, do gromadzenia i poboru wody. No, ciekawa sprawa. No i pozostał nam jeszcze ten pas, który przecina całość, wyglądający na grzbiet, i faktycznie tak tutaj to ukształtowanie terenu się prezentuje. A jest tu dość fajnie, nie jest tak zakrzaczony, więc spokojnie sobie ścieżką przejdziemy i zobaczymy to miejsce. O proszę, no grzbiet jest tutaj niewielki, ale wyraźnie zarysowujący się w terenie. Widać nawet wystające pojedyncze spośród traw skałki. O Skrzyńskich warto powiedzieć, bo w momencie, gdy złapano Włodka Skrzyńskiego, po latach jego łupienia ludności i kupców, skazano go oczywiście na śmierć. Ale była to śmierć dość wyszukana. Tutaj właśnie, według legendy, na zamku na Grójcu. Bednarzom kazano przygotować ogromną beczkę, tak żeby on cały się do niej zmieścił. Oczywiście on tam w tej beczce się znalazł, ale przed zamknięciem beczki wsypano tam mnóstwo gwoździ. Później, po zamknięciu Włodka z tymi gwoździami, beczkę sturlano tutaj w dół, zboczy, aż do Soły. No, każdy, kto był na Grójcu, wie, że te zbocza tutaj są bardzo, bardzo strome. W ten sposób, bardzo nieprzyjemny zresztą, Włodek niestety zginął. Pozostaje jeszcze kwestia skarbów skrzyńskich, które przecież gromadzili przez lata łupienia ludzi. One tu jeszcze są w tej górze. Zamek, według legendy, ponoć w wyniku klątwy zapadł się pod ziemię z całym tym właśnie skarbem. I raz w roku, właśnie o tej godzinie, kiedy to się stało, czyli w dzień Wielkiej Nocy o północy, od strony browaru otwiera się wejście w skalę. Nikt dokładnie nie wie, jak długo to wejście jest otwarte, więc każdy śmiały, który tam wchodzi,
ośmielony, czy też raczej zachwycony tymi skarbami, po prostu traci poczucie czasu i nie zdąży już wyjść przed zamknięciem się tego wejścia. Aby wyzwolić tego śmiałka, czy też w ogóle móc mu pomóc, jest na to też sposób. Tym sposobem jest zaoranie góry Grojec na kolanach dwoma wołami w blasku księżyca. Czy to się na pewno udaje, śmiem wątpić i raczej jest to tylko legenda, ale że te skarby tu są, może czasem warto przyjść ich po prostu poszukać. A to już, choć miejscami strome, to już bardzo wygodne zejście z Grojca w stronę browaru szlakiem turystycznym. W stronę browaru oczywiście bez skojarzeń, tam się po prostu szlak kończy. Cóż, lekko nie było, mroźny wiatr też raczej nie sprzyja takiej penetracji w terenie, ale na pewno udało się zaobserwować pewne elementy widoczne właśnie tego dawnego grodziska, jakie tutaj istniało. Na filmie może nie jest to aż tak dobrze widoczne, ale patrząc na to bezpośrednio w terenie, da się odczuć właśnie to, co się tutaj kiedyś pojawiło, czyli zamek, te mury obronne, czy też te wały usypane dookoła. Bardzo ciekawe miejsce w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Zapraszam więc na wycieczkę w to miejsce, do tych tutaj właśnie fragmentów, jakie pozostały jeszcze po dawnych zamkach, po dawnym zamku, czy też warowni. Łatwo stąd dojść, można z centrum Żywca szlakiem żółtym, można też od strony browaru również tym samym szlakiem się tutaj wybrać. Grojec, choć jest to górka niewielka, ma tutaj kilka dość stromych podejść, które potrafią zaskoczyć. My generalnie na Grojcu byliśmy już w zeszłym roku kilka razy. Oglądaliśmy murawę kserotermiczną między innymi, oglądaliśmy torfowisko chronione jako użytek ekologiczny. Tak więc to niewielkie pasemko jest fenomenalne pod kątem przyrodniczym. A dzisiaj także liznęliśmy troszkę historii i mam nadzieję, iż jeszcze jakiś ten temat związany z historią Grojca, tego niezwykłego pasemka, uda się nam jeszcze zrealizować. Zapraszam więc na kolejne spotkanie w naszych Beskidzkich Parkach Krajobrazowych. No i taka niespodzianka.